to jeden z większych projektów, który był przeprowadzony w naszej firmie w ostatnich latach. Ale zanim nam opowiem o szczegółach technicznych, chcę Was zabrać niecałe 100 lat wstecz i powiedzieć o tym panu. Jest to lekarz portugalski, który wymyślił sposób leczenia chorób psychicznych za pomocą takiej metody, która nazywa się lobotomia. Generalnie cały proces, który on opracował, polega na tym, że gdzieś mniej więcej w tym miejscu wierci się malutki otworek w czaszce, wprowadza się strzykawką alkohol i w ten sposób rozbija się białko w mózgu i rozbija się połączenia mózgowe gdzieś tu przednich płatów czołowych z resztą mózgu, co podobno pomaga na niektóre choroby psychiczne. Jest jeden problem z tą metodą, którą on pracował. Ona wymaga takich warunków bardzo szpitalnych, gdzie pacjent leży, jest znieczulony, tam jest jakiś neurochirurg i tak dalej. Przy okazji on dostał za to Nobla. Natomiast ta metoda, która wymagała takiego dosyć skomplikowanego procesu, bardzo nie podobała się temu panu, to był inny lekarz, który stwierdził, że skoro ta metoda jest taka świetna, no i on potrafi leczyć choroby psychiczne, to on ją ulepszy i on spowoduje, że tak naprawdę choroby psychiczne będzie można leczyć w każdym gabinecie. Tak jak się przychodzi do lekarza i mierzy ciśnienie i mówi, że się źle czuje i mam jakąś chorobę, to właściwie lekarz powie, zaraz pana uleczymy. Więc on próbował wymyślić jakiś sposób na to, żeby to zrobić właściwie w takich warunkach, których normalny lekarz rodzinny przyjmuje. Zamknął się w swoim laboratorium, ale zanim się zamknął w laboratorium, to kupił trochę grejpfrutu, szpikulec do lodu i motyl. Robił kilka eksperymentów z tymi grejpfrutami. Kiedy już był dosyć pewny, że ta metoda działa, udał się do kostnicy i tam porobił też kilka eksperymentów na trupach. I kiedy już był pewny, że jego metoda działa, przedstawił ją światu. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Pacjent kładł się na kozetce bez żadnego znieczulenia, wprowadzano mu szpikulec nad gałką oczną i uderzono leciutką moteczkę, tak żeby przebić czaszkę i wbić się do mózgu. Potem trzeba było troszeczkę pomajtać, żeby podrywać to połączenie nerwowe, wyciągnąć to i pacjent był zdrowy. Czasami to nie wychodziło i zamieniał się w warzywo. Tak się podobno stało z siostrą Kennedy'ego chociażby. Tak wygląda ten proces. On był bardzo popularny w latach 50. i 40. XX wieku. Wykonano tysiące tych operacji. Teraz już na szczęście się ich nie wykonuje. Ale generalnie podsumowanie całej operacji to jest tak naprawdę operacja bardzo wysokiego ryzyka na żyjącym organizmie. I właśnie o takiej operacji, chciałbym Wam powiedzieć, którą przeprowadziliśmy na żyjącym organizmie, jakim jest Allegro, nam się udało, bo Allegro nie zamieniło się w warzywo. Jaką mieliśmy motywację? Generalnie Allegro jako aplikacja niemała posiada ponad 1000 tabel. W szczycie aktualnie osiąga jakieś 12 tysięcy zapytań na sekundę. W tamtym czasie, gdy zaczynaliśmy projekt, jednym z naszych dużych problemów było to, że mieliśmy bardzo różne zapytania w bardzo wielu dziwnych miejscach aplikacji i nie za bardzo wiedzieliśmy właściwie, co się dzieje na bazie danych oprócz jakiegoś monitoringu. Z poziomu kodu ciężko było wyśledzić, które dokładnie zapytanie aktualnie powoduje jakiś problem. Poza tym zapytania potrafiły mieć kilkadziesiąt linii i bardzo ciężko było je zdebagować. Generalnie w tamtych czasach, to był 2009 rok, baza danych nasza właściwie już uderzyła o swój sufit. W niektórych obszarach, w niektórych radziła sobie świetnie, w niektórych uderzyła o sufit. Chcieliśmy jej jakoś pomóc. Jeden z takich największych naszych problemów w tamtych czasach to było to, że mieliśmy olbrzymie tablice z olbrzymimi indeksami, które bardzo ciężko było przebudować. Więc postanowiliśmy wyleczyć naszą bazę danych. Zanim Wam opowiem, jak to zrobiliśmy, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która nas mocno zmotywowała. To jest taki typowy jakby wykres życia Allegro. To jest wykres, który został zrobiony, każdy może sobie go na autostacie wyklikać, pomiędzy czerwcem 2009 roku a czerwcem 2010 roku. Jak widzicie, to się zaczyna tak naprawdę wakacjami. I to jest tutaj na tej osi mamy ilość aukcji w serwisie. Wakacje praktycznie nic się nie dzieje. Potem nadchodzi wrzesień i zaczynają powoli zbliżać się święta. Widzimy to. Bardzo mocno wszystko to rośnie, aż do takiego piku w grudniu,
mniej więcej w połowie grudnia sprzedawcy przestają wystawiać aukcje i tak naprawdę zaczyna się taki boom zakupowy, kupujący kupują, sprzedawcy właściwie już nowego nie wystawiają, tylko wysyłają swoje przedmioty i po tym czasie, kiedy właściwie następują święta, wystawianie przedmiotów spada, to widać taki bardzo wyraźny spadek, ale zaraz, jakiś tam miesiąc później, zaczyna znowu rosnąć. I to co jest dla nas najfajniejsze, to jest to, że my nigdy nie wracamy do poprzedniego stanu. Ilość aukcji urosła, spadła i znowu zaczęła rosnąć. Tam widać taki malutki pik i spadek, to są znowu święta wielkanocne. I znów się to wszystko wyrównuje i zaczynają się wakacje. I tak to się powtarza co roku. Pik, spadek, znowu rośnie. Pik, spadek, znowu rośnie. To jest zwykle, który bardzo nas motywuje, a szczególnie motywował nas wtedy, kiedy zaczynaliśmy ten projekt. Mieliśmy problemy z bazą, chcieliśmy się przygotować na to, żeby w przyszłości tych problemów nie mieć. Wiedzieliśmy, że to nam zawsze będzie rosło, jak widać zawsze rośnie. Projekt zaczął się w 2009 roku. No nie widać tutaj tego, nie zobaczycie, ale generalnie cały czas ten trend jest taki sam. Jak to wygląda tak z lotu ptaka? Najpierw skupimy się na warstwie PHP. Oczywiście mamy jakąś logikę biznesową. Ta logika biznesowa korzysta z nowej, którą w nowej warstwie, która się nazywa DAL, to jest Database Application Data Access Layer. To jest warstwa, którą wprowadziliśmy, bardzo wyraźnie wydzielona. Wewnątrz tej warstwy używamy takiego abstrakcyjnego, obiektowego języka zapytań, który się nazywa AQL, a pochodzi od Allegro, Query Language. I tu się kończy jakby już rola PHP i zaczyna się rola jakichś dodatkowych bytów, które stworzyliśmy, żeby pomóc sobie w shardowaniu. Mamy coś, co się nazywa Prophet, będę o tym mówił później. Mamy także taki moduł, który się nazywa Merger. No i Merger tak naprawdę kontaktuje się z shardami. Tak wygląda nasza architektura ogólnie, a teraz będę po kolei omawiał każdy jej element. Jeżeli chodzi o DALA, czyli tą najwyższą warstwę dostępu do baz danych. Tak naprawdę DAL to jest jedna klasa per jedna tabela. Dodatkowo w tym DALu mamy zdefiniowane metody, które pozwalają nam pobierać dane z tabel. I to, co jest dla nas najważniejsze i co zmieniło sytuację w stosunku do tego, co było wcześniej, to, że to jest plik, w którym widzimy dokładnie, jakie zapytania w aplikacji są wykonywane. Żadne inne zapytanie do bazy danych nie może zostać wykonane poza jakąś inną warstwą. Wszystko przechodzi przez DALA, więc każde zapytanie jest tam wylistowane. Tak naprawdę to są po prostu warunki selekcji, bo to jest najważniejsze dla bazy danych. Tutaj możemy mieć jakieś problemy na indeksach. Jak to wygląda w przykładzie? Taki jest stary sposób zapytania, wybranie wszystkich aukcji danego sprzedawcy z danego kraju. Po prostu wykonanie query i odebranie wyniku. Jak to wygląda w nowej warstwie? Tworzymy sobie obiekt, który reprezentuje nam tą tabelkę, właściwie daje nam dostęp do niej. Ustawiamy kraj, w tym przypadku jedynka to jest Polska, ustawiamy z ID sprzedawcy, przekazujemy te parametry do metody i pobieramy wynik. I tak naprawdę to, co tutaj widać, to fetch by seller ID, to jest jeden ze sposobów pobierania danych. To znaczy, jeżeli zaglądamy sobie w jakąś tabelkę, to widzimy, na przykład tą od aukcji, to widzimy, że w aplikacji są wykonywane na niej zapytania po seller ID. Jeżeli byłaby to jedna, jedyna metoda w tej klasie, to oznaczałoby to, że nikt inny w żaden sposób nie pyta tabelki w Allegro. Co jest wewnątrz tej metody? Wewnątrz tej metody kryje się tak naprawdę AQL. Co to jest AQL? AQL to jest bardzo, trochę podobny do doktryna taki język zapytań obiektowy. Jest to abstrakcja do bazy danych, on nie wie, na jakiej bazie danych operuje. Dodatkowo, i to, co jest dla nas najważniejsze, dostarcza nam też abstrakcji, jeżeli chodzi o shardy. Każdy shard tak naprawdę ma swoją osobną nazwę, a programista nie wie, jakiego shardu pyta i właściwie odwołuje się do poszardowanych tabel, tak jakby były zwykłymi tabelami, więc podaje po prostu nazwę tabeli i jego nie interesuje, jaki to jest ID shardu. Więc dostarcza nam to także abstrakcji do shardów. To, co jest najważniejsze, ktoś dzisiaj mówił, że duzi gracze nie robią joinów, my też nie robimy joinów.
AQL ma bardzo ograniczoną składnię. Można zrobić tylko 3 order buye, 3 group buye, 1 limit, bardzo zawężoną ilość funkcji można wykonać. Świetnie nam się to sprawdza. Przeanalizowaliśmy to, przeanalizowaliśmy sytuację, w jaki typ zapytań i jakie elementy języka SQL są nam potrzebne, żeby zrealizować shardowanie, i tylko taki ograniczony zbiór wprowadziliśmy do języka AQL. Właściwie, jeżeli ktoś chce użyć czegoś dodatkowego, nie masz takiej możliwości, żeby zapytać o dane. No dodatkowo AQL zajmuje się także tym, żeby znaleźć shard, na którym ma wykonać zapytanie. Jeszcze jeden taki feature, który był dodany do AQL-a na czas migracji jakby, to były podwójne modyfikacje. Bo tak naprawdę w momencie, kiedy shardowaliśmy bazę danych, to mieliśmy jedną wielką tabelę aukcji i mieliśmy ich kilka małych poshardowanych. Musieliśmy jakoś synchronizować ten stan i AQL zajmował się tym, żeby wstawiać dane, update'ować je, usuwać i tak dalej. Czyli na nim spoczywało to, żeby dosynchronizować dane do momentu, kiedy będą w 100% zgodne i będziemy mogli się switchnąć już na dane poshardowane. No oczywiście on jest używany właśnie w warstwie dalowej. Jak to wygląda? Znów ten sam przykład, który pokazywałem poprzednio, czyli pytamy o wszystkie aukcje. Nie, to jest inny przykład. Tutaj pytamy o wszystkie aukcje danego sprzedającego z danego kraju i chcemy je jeszcze posortować po dacie zakończenia. Tak to wygląda w AQL-u. Pobieramy sobie po prostu taki builder do zapytań, przekazujemy, co chcemy pobrać, dodajemy where'y, dodajemy ordera, maksymalnie 3, wykonujemy zapytanie i pobieramy wynik. No i najbardziej istotny element właściwie shardowania, to jest dobór klucza shardującego. W naszym przypadku jest to kraj użytkownika i jego ID. Taka para determinuje nam, na jakim shardzie znajdują się dane danego użytkownika. Tak jak mówiłem na początku, my tych tabel nie mieliśmy, w cały czas to się mniej więcej utrzymuje, około 1200, a tak naprawdę tylko 100 tabel w jakikolwiek sposób utrzymuje i bierze udział w transakcjach użytkownika i tylko te 100 tabel poshardowaliśmy. Reszta pozostała bez zmian, ale do tej reszty także odwołujemy się przez warstwę dalową, przez AQL-a i tak dalej. Zdecydowaliśmy się także na to, żeby mniej więcej w shardzie mieściło się około 1 000 000 użytkowników i jego wszystkich itemów i z danych z nim związanych. Jak to wygląda? Jak znajdujemy shard? To jest czysty przykład, ale mamy sobie jakąś taką statyczną tabelę słownikową, w której sobie powiedzieliśmy, że dla Polski userzy z zakresu od 1 do 1000, to jest shard pierwszy, od 1001 do 2000 shard drugi i tak naprawdę ostatni zakres jest otwarty, bo tam dopiero, tam wsadzamy nowych użytkowników, więc nie wiemy, jaki jest limit. Zamykamy to, jak takie specjalne ostrzegacze ostrzegają nas, że właściwie już powinniśmy zamknąć shard i założyć nowy. To jest przykład znów takiego spisu dla Rosji, czyli dla użytkowników rosyjskich. Tutaj zakresy są inne, dlatego że ten rozkład użytkowników jest też inny. W Polsce mamy bardzo dużo nowych użytkowników, którzy przybywają, w Rosji jest ich mniej, więc te zakresy są szersze, dlatego żeby w tych zakresach zmieściło się około 1 000 000 użytkowników. I teraz jak to wygląda? Tworzy się nowy użytkownik, dostaje ID-ka o numerze 3002, więc z tej tabelki bardzo łatwo wyczytać, że on jest przyporządkowywany do shardu czwartego. Przychodzi kolejny użytkownik, tym razem rosyjski, dostaje kolejny z ciągu numerek, ale w związku z tym, że musimy wziąć pod uwagę tą zieloną tabelkę, trafia on do shardu drugiego, shardu rosyjskiego. Znów przychodzi Polak, ma kolejny numer i trafia do tego samego shardu. Bardzo prosty algorytm. Te zapytania, które przed chwilą widzieliście, to są takie zapytania, które są dla nas ulubione. Bo to są zapytania, w których tak naprawdę został podany klucz shardujący. Mamy tutaj kraj użytkownika i mamy jego ID, więc bardzo prosto jesteśmy za pomocą tamtej tabeli, którą widzieliście przed chwilą, wyczytać, do jakiego shardu mamy sięgnąć, żeby wyciągnąć jego dane. Ale co z zapytaniami, które takich kluczy shardujących nie mają? Na przykład takie, bardzo częste zapytanie. Chcemy wyciągnąć wszystkie dane danej aukcji. Nie mamy tutaj żadnego klucza shardującego. Co zrobić w takim przypadku?
na jakim szardzie znajdują się dane. To jest bardzo ważny slajd dla mnie i dla was, ponieważ oznacza on środek mojej prezentacji i od tego momentu zaczynamy zbliżać się do grilla. Więc lecimy dalej. Czy ktoś pamięta, jakie było pytanie? Na jakim szardzie znaleźć dane danej aukcji? Okay, przeskakujemy kiełbachę i przeskakujemy. Do celu lokalizacji takich danych stworzyliśmy takiego specjalnego demona, demona napisanego w C, który nazywa się Prophet, czyli wyrocznia. Tak naprawdę jego zadaniem jest mapowanie ID-ków aukcji, ID-ków użytkowników na lokalizację szardów. On przetrzymuje informacje historyczne wstecz, czyli jeżeli pojawia się jakiś przedmiot albo użytkownik, on go przyjmuje i trzyma, ale ma różnie zaindeksowanych wszystkie przedmioty i wszystkich użytkowników wstecz, odkąd istnieje Allegro, czyli od przedmiotu numer 1. Tak naprawdę to jest po prostu zwykła tablica, do której zaglądamy i wyciągamy szard. Ma także opcję multigeta, tak jak memcache, w celu optymalizacji zapytań. Jak to wygląda? Mamy zapytanie AQL-owe, mamy sobie profeta, czyli taką tablicę ID-ków i ID-ków szardów, tam z prawej strony. No i pytamy o na przykład itema o ID z 1002, tak? A pytanie, to jest trzymane i na dysku, i w pamięci. To jest dedykowany demon, który trzyma te informacje i w pamięci, ma kilkupoziomowy cache i próbuje optymalnie jakby serwować te dane. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Tak. Jak mnie zaczepisz, możemy sprawdzić. Okay? Dlatego, że nie memcache, nie wiem, czy ja mam to na slajdzie jakimś, czy nie? Nie mam. Wygląda to w ten sposób, że po pierwsze zapytań w tym czasie mieliśmy około, nie wiem, 6 tysięcy, nie, przepraszam, 12 QPS-ów na w szczycie. W takim jednym zapytaniu może się znaleźć bardzo dużo ID-ków, więc tak naprawddeto by musiał być bardzo wydajny memcache, po pierwsze, a po drugie, co jest ważniejsze, to jest to, że ta tablica, ona nie jest głupia, ona się uczy. Tak naprawdę my w systemie mamy taką małą kolejkę, szynę zdarzeń. Jeżeli cokolwiek się dzieje w systemie Allegro, to my tam składamy notyfikację, że coś się wydarzyło. Pojawił się użytkownik, pojawiła się aukcja i tak dalej. Ten demon szczytuje sobie sam informacje z tej szyny i dociąga dane i sam ustala, na jakich szardach powinien się znaleźć dany użytkownik. Dodatkowo my to samo robimy jeszcze w warstwie PHP, żeby jakby zweryfikować te dane i żeby zaoszczędzić na round tripie, ale gdyby coś się wywaliło w Allegro, to ta kolejka nam gwarantuje to, że zawsze zczytamy te dane i jesteśmy w stanie te szardy sobie uzupełnić. No więc przychodzi zapytanie o aukcję ID 1002. Znajdujemy ją, odpowiadamy, że jest to szard ruski 1. Możemy sobie zrobić multigeta, kilka ID-ków, dostać ID-ki z różnych szardów. To są dwa polskie przedmioty z szardu 5, no i jeden czeski z drugiego. Zdarzają nam się zapytania multishardowe. Na przykład takie. Jest to bardzo typowe zapytanie multishardowe, ponieważ musi się odwołać do wszystkich szardów, bo tutaj już nie mamy skąd wyciągnąć. W profecie mamy tylko mapowanie ID przedmiotu do szardu albo ID użytkownika do szardu. Nie ma tutaj nic podanego, więc musimy tak naprawdę zapytać wszystkie szardy. Żeby zebrać zapytania z wszystkich szardów, stworzyliśmy rozszerzenie do PHP, które jest zainstalowane na każdym serwerze www. I ono służy do tego, żeby łączyć zapytania w jeden wynik. Prawda. Działanie jest bardzo proste. Wykonujemy sobie zapytanie, na przykład te z przykładu poprzedniego, czyli chcemy wyciągnąć wszystkie opcje. Mamy moduł mergera, mamy sobie jakieś tam szardy. Wysyłamy to zapytanie do mergera i teraz merger dokonuje lekkiej optymalizacji zapytania. To jest bardzo proste zapytanie, moglibyśmy jakieś zapytanie z grubbajem lub z limitem wykonać. Merger optymalizuje sobie to zapytanie tak, żeby wykonać je jak najbardziej optymalnie na szardach i pobrać bardzo szybko dane i je zmergować. Tak naprawdę on wykonuje zapytania na wszystkich szardach, łączy je lokalnie na każdym, znaczy na WWS-ie i oddaje do AQL-a wynik.
Dla nas bardzo, to był przykład zapytania multishardowego, które dotykało wszystkich shardów. Aktualnie tych shardów jest ponad 30, więc to jest tak naprawdę jeden select, to jest zapytanie do 30 shardów. Nam bardzo zależy na tym, żeby tych zapytań było mniej. Czasami jesteśmy w stanie wywnioskować z zapytania, że tak naprawdę nie musimy pytać wszystkich shardów, tak? W tym zapytaniu. Naprawdę wyciągamy wszystkie aukcje z kraju OID1, załóżmy, że to jest Polska, czyli tak naprawdę nie musimy już pytać wszystkich tych ruskich, czeskich slajdów, shardów i tak dalej. Dodatkowo mamy jeszcze takiego hinta tutaj, że muszą być to użytkownicy mniejsi od miliona i więksi od 3 milionów. Zakładając, że użytkownicy mniejsi od miliona są na pierwszym shardzie, a więksi od 3 milionów są na trzecim shardzie, nie musimy pytać shardu drugiego, oszczędzamy jedno zapytanie, fajnie. I właśnie o taką optymalizację zapytań nam chodzi, ponieważ zapytania multishardowe są dla nas najgorsze i są niewydajne po prostu. Chcemy je ograniczyć. W tym celu wprowadziliśmy tak naprawdę, albo użyliśmy odwróconej notacji polskiej w AQL-u. Kiedy ktoś składa zapytanie, ona jest zbudowana w AQL, kiedy ktoś składa zapytanie tym builderem do zapytań, to w locie my określamy, na jakim shardzie ma się znaleźć dane zapytanie, wykorzystując po prostu ten algorytm odwróconej notacji polskiej. Nie musimy się tam martwić o żadne nawiasowanie, łączenie orów i endów. Ten algorytm nam świetnie to załatwia. Dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić, na których shardach ma zostać wykonane zapytanie. Nie pytamy po prostu większej ilości shardów niż trzeba. Co z joinami? Tak jak powiedziałem, nie robimy joinów, ale właściwie robimy te joiny, ponieważ joiny robimy po stronie aplikacji. Joinów dokonujemy po stronie aplikacji. Czyli jeżeli chcemy, tak jak w przykładzie poprzednim, zjoinować aukcję z użytkownikiem, to ściągamy aukcję, ściągamy użytkowników i ich joinujemy po stronie aplikacji. Oczywiście robimy to z głową. Kiedy przepisywaliśmy zapytania stare na nowe, okazało się, że wielu deweloperów na swój sposób robi joinowanie i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że dostarczymy takiej biblioteki, która załatwi to za nich. No i tak właśnie, tak naprawdę stworzyliśmy taką bibliotekę, która wykonuje takie podstawowe operacje na zbiorach danych. Dodatkowo w niektórych przypadkach jest to zaskakujące, ale ta warstwa potrafi być czasami wydajniejsza od bazy danych. Tam siedzi Maciej, który współtworzył tą bibliotekę, spędził bardzo dużo czasu na stwikowaniu różnych szczegółów w PHP, bo ta biblioteka jest napisana w PHP, żeby zapytania były jak najbardziej optymalne i świetnie mu to wyszło. No i największe wyzwanie już takie nietechniczne. Mieliśmy około 2000 plików do przepisania, w nich było mnóstwo zapytań. Często. Właściwie jakoś chcieliśmy zmotywować ludzi do tego, żeby zaczęli to robić. I oprócz obowiązkowego przepisania 3 zapytań, czy tam 3 plików, już nie pamiętam, przez każdego dewelopera w dziale aplikacji, zrobiliśmy po prostu zwykłą stronę z rankingiem, na którym na bieżąco cały czas śledziliśmy, kto ile tych plików przepisał. Ludzie brali te pliki tylko po to, żeby się podbijać w rankingu i zdobywać achievementy, a wtedy jeszcze achievementów nikt nie wymyślił. Najlepszy dostał tytuł Ninja Codera. Jakie są wnioski tak naprawdę z tej operacji? Nam pomogło to przetrwać ten sezon, w którym zaczęliśmy, i następne sezony. Mamy dosyć duży zapas, dosyć dużą górkę. Właściwie na chwilę obecną nie mamy żadnych problemów z indeksami. Ale było to bardzo trudne i bardzo czasochłonne, trwało ponad rok pracy, nie wiem, w szczycie 30 programistów, może nawet większej ilości. I taki chyba najważniejszy wniosek, naprawdę kosztowało to mnóstwo energii, mnóstwo nerwów. Nie wiedzieliśmy, czy ten pacjent zamieni się w roślinę, czy nie. Bardzo ostrożnie do tego podchodziliśmy, więc jeżeli nie musicie shardować, to po prostu tego nie róbcie. Jeżeli byście chcieli wziąć udział w podobnych projektach, zapraszam do wysłania maila na rekrutacja@allegro.pl. Z chęcią przeczytam też krytyczne opinie o prezentacji. No a teraz już tylko pytania od was dzielą nas od grilla. Ja nie wiem, czy MongoDB już wtedy istniało tak na poważnie, po pierwsze. Po drugie, tak jak
To, co jest bardzo istotne w takiej aplikacji jak Allegro, to cały czas żyje. Nie możemy tego wyłączyć. To musi być proces taki płynny. On nie trwał, te półtora roku to nie było tak, że my zaczęliśmy, coś robiliśmy i dopiero potem zrobiliśmy release. To cały czas bez przerwy się zmieniało. Nie mogliśmy jakby szaflować technologiami. Musieliśmy się opierać na tym, co jest dla nas najpewniejsze. Mamy świetnych kolesi od baz danych. Oni nam świetny support dawali w tej sprawie. Więc była fajna współpraca i po prostu dowiedzieliśmy ten projekt jakby ciągle. Nie myśleliśmy o nowych technologiach w tym czasie. Nie o to chodziło tak naprawdę. Żardowanie w waszym przypadku zależało tylko od kraju i jego użytkownika, tak? Tak. A jak złożyliście kwestię, nie wiem, użytkowników dużych graczy, chociażby z Polski jest kilku, którzy mają, nie wiem, 500 tysięcy itemów wystawionych, albo jest użytkownik, który ma, nie wiem, 3. Tak, mamy pewne typy użytkowników, które są specjalnymi użytkownikami i dla nich po prostu jest osobny szart. Akurat takich dużych graczy po prostu trzymamy na tym szardzie, bo zazwyczaj ci duzi gracze to są gracze z pierwszego szardu, gdzie tak naprawdę, nie wiem, już ludzie wymarli albo nie używają tego. Generalnie tam się tylko kręcą duzi sprzedawcy. Mniej więcej to się rozkłada, nie mamy aż takich problemów z tym, że to jest nierówno rozłożone. A jak rozwiązuje się problem jeszcze chociażby rozdzielenia opłat? Bardzo często występuje coś takiego i miałem w tym nieraz duże problemy. Rozdzielanie danych, które trwały przez API, a były dostępne w systemie. Przykład, chociażby Get Payments. Wpłata wchodziła, przed mail do klienta, ja to zapytam, kiedy już tego nie zrobiłem i przez to były maile do klienta. Nie wiem dokładnie, jakbyś... Nie za bardzo wiem, o co pytasz. Chodzi o to, że wy poszardowaliście dane i chodzi tak. Cały czas o to, jak obsługujecie kwestię tego, co jest przyczyną rozsynchronizowania się danych u Was? Że klient dostaje maila o wpłacie, mail jest widoczny w panelu klienta, a nie jest to dostępne przez API. To nie wiem dokładnie, o jakim przypadku mówisz, ale my mamy bardzo dużo asynchronicznych procesów. Jakieś kompensacje też są robione. Generalnie czasami rzeczywiście jedne procesy wyprzedzają inne, żeby dochodzić do jakiegoś lekkiego bałaganiku, ale generalnie ja bym powiedział, że to jest marginalny przypadek. Czasami się to zdarza rzeczywiście, a my to kompensujemy. W zasadzie wyrównania tego, jeżeli rzeczywiście coś poszło nie tak. Czyli po czasie jest synchronizacja. Po czasie powinna być synchronizacja. Co nadaje numer ID kolejne użytkownikom i adresom? To był bardzo prosty, to jest po prostu sekta. To znaczy tak, jeżeli chodzi o użytkowników, to jest to jeden główny, globalny sekwencer w bazie danych. I on nadaje ID użytkownika. Na konkretnym jakimś serwerze? Generalnie to jest jedna instancja bazy danych Oracle, to po prostu sobie chodzi w jakimś raku, potężna maszyna, godna zaufania, tam gdzieś sobie siedzi ten sekwencer i tam podaje te numery. Jeżeli chodzi o numery samych przedmiotów, one są nadawane w szardach jakby od rozdzielnych. Każdy szart daje swoje numery przedmiotów. Ale ma krok po prostu. Proszę? Ma krok ustawiony na ten szart. Tak, jest sobie krok na tych sekwencerach. To są sekwencery tak zwane lokalne na szardach. One za jakiś czas po prostu pobierają paczkę ID-ków z sekwencera globalnego, żeby serwować jakby skeszowane ID-ki aut z danego szardu. Więc może się zdarzyć tak, że dwa przedmioty wystawione pod rząd to staną zupełnie różne ID-ki, bo wymagają na razie zupełnie różnych szardów. Właśnie tą świetną robotę wykonuje moduł Nebrzerowy. On potrafi tak spreparować pytanie, żeby wykonać je tak inteligentnie i w takiej kolejności, żeby w czasie składania te dane były idealnie usortowane, tak jak ty chciałeś. I dla ciebie nie ma żadnej różnicy, czy pytasz bazy poszardowanej, czy nie. Mamy chłopaki w dziale wydajności backendu, teraz to się nazywa. Oni robią naprawdę fajną robotę, zainteresowali się świetne algorytmy do tego, żeby to po prostu działało. To jest napisane w C. To jest moduł. Znaczy rozszerzenie. Tak? Jak to jest koszt utrzymania infrastruktury? Bo jakie jest takie przyrodniki i pytanie, czy są to szanse, że potrzebuje się tej sekcji. Na to, że to jest to, co ma
Nie, no z tym nie mamy aż takiego problemu. Generalnie ORAC jest rzeczywiście drogi, ale jest warty tej ceny. Szczególnie jeżeli chodzi o dane transakcyjne, to są ważne dane. Kiedyś dawno temu Allegro było na MySQL-u, przysiedliśmy się na Oracle, ale nie żałujemy tej decyzji z tego czasu. Ale jakie są koszty? Ja jestem deweloperem, infrastrukturę dzisiaj, nie mam pojęcia. Aha, nie, nie odczuliśmy tego jakby. To bardzo często nad tym się zastanawiamy, podejmując gdzieś tam jakieś decyzje architektoniczne i co wybieramy i w którą stronę idziemy. W niektórych miejscach używamy NoSQL-i, używamy jakichś rozwiązań procesorowych. W przypadku tego projektu, tak jak mówiłem, no to nie mogło być po prostu bicie szpikulca w oko, to musieliśmy to robić bardzo pod Allegro, tą operację. Być może by nam się udało to, gdybyśmy to robili na jakichś procesorowych, nie wiem, kalkulatorach i tak dalej. Nie wiem, jakie by były tak naprawdę koszty. Ale do tej pory, do tego projektu świetnie sobie radziło w rozwijaniu takich swoich, nie wiem, warstw kreszujących i tak dalej. Wszystko to sobie robiliśmy in-house i świetnie, mamy świetnych fachowców od tego, oni sobie świetnie z tym radzą i nam deweloperom chyba powinno im fajnie jakby zapał w tej sprawie. Się przełączać, więc generalnie w momencie, niektóre tabele były olbrzymie, niektóre były mniejsze, niektóre się szybciej dosynchronizowały. I po prostu warstwa AQL-owa potrafiła się dynamicznie przełączyć na to, żeby zacząć odczytywać szarty. My tego zupełnie jako aplikacja, logika biznesowa nie widzieliśmy. Po prostu podejmowaliśmy decyzję, tak, dane są już synchronizowane, tak, zaczynamy odczytywać szarty. Na początku odpytywaliśmy szarty tylko do selektu, a modyfikacje robiliśmy zupełnie, a potem się po prostu, kiedy już mieliśmy pewność, że wszystko działa, przyłączyliśmy się zupełnie do szarty. Czyli to była operacja stopniowa. Tak? Pytanie. Czy szukasz rozwiązania do tego problemu skalowalności? Zastanawialiście się nad rozwiązaniami z myśliwą budynku? Powstaliście takie projekty bazodanowe, opierające się o NVIDIA CUDA, który potrafi dosyć mocno przyspieszyć operacje transakcyjne bazodanowe. Także serwer, który kosztował 2000 zł z kartami na NVIDIA, dorównywał możliwością użytkowania serwerów szafą. No tak jak słyszeliśmy, tak pomysł. Słyszeliśmy takie rozwiązania, każdy o nich mówił, to były fajne pomysły, ale nigdy jakby nie braliśmy ich pod uwagę w realizacji tego projektu. Nie wiem dlaczego. Mówiłeś, że kontrakt musi się na to wygląda w ten sposób. Tak naprawdę użytkownik pojawia się w warstwie logiki biznesowej. No tam robi, dokonuje rejestrację. Tak naprawdę ta warstwa logiki biznesowej wysyła zapytanie do bazy z wsadzeniem użytkownika do bazy. Więc w związku z tym, że ona posiada te tablice statyczne z tym mapowaniem szardów, ona potrafi sobie sama określić, jaki to jest szard. Dokładnie tak samo jak profet. I ona jeszcze dodatkowo informuje profeta backupowo, czyli ona właściwie robi tak. Idzie sobie insert, zanim sobie pójdzie insert, to równocześnie informuje profeta i ona sama jeszcze statycznie sobie przetrzymuje te indyki, żeby w dalszym przebiegu już nie pytać tego profeta, bo po co, skoro ona sama już to wie. Więc tak to wygląda i może się tak zdarzyć, że na przykład, nie wiem, ten request do profeta nie dojdzie z jakiegoś powodu problemu sieciowego, to ten profet się nauczy. Może się tak zdarzyć, że rzeczywiście tych informacji nie ma. Są bardzo rzadkie sytuacje, ale się zdarzają. Właściwie nie dzieje się tam nic specjalnego w tej sytuacji, bo te są to przygotowane. Czy kolik jeszcze nie jest zarejestrowany? Wspominałeś teraz o etapie, który tak naprawdę zakłada brak jednego z elementów klucza szczepionkowego. Czyli co się dzieje w sytuacji, kiedy użytkownik się rejestruje? Nie ma elementów.
Tak, znaczy nie, to jest tak jak pokazywałem na koniecznych szardów, gdzie były te dwie tabelki. Prawda? Ja? IT użytkownika nie ma lokalnej sekwencji, IT użytkownika jest globalny. Więc jego po prostu pobieramy z globalnej sekwencji. W związku z tym, że zawsze mamy otwarty tylko najwyższy szaf, to tam stawiamy użytkownika. Jesteśmy bardzo w stanie określić, który jest najwyższy szaf. I tak to wygląda. To skoro taką fajną bazę danych, to kiedy będzie w końcu można wyglądać, że historię zębów? Stary niż 3 miesiące. Historię zębów, ale to dalej niż 3 miesiące. Znaczy generalnie, no aktualnie baza danych Allegro to jest jakieś 5 terabajtów, to jest sporo, z czego 2,5 tera to jest, są dane zarchiwizowane, 2,5 no, te takie reszta to są dane online'owe, czyli takie jakie widzi użytkownik, to jest po prostu z naszej perspektywy oszczędność jakby infrastruktury, nie? To jest nasza decyzja architektoniczna, że użytkownik nie może patrzeć wstecz. Dlatego, że tam to już sobie leży skompresowane i leży, gdyby ktoś chciał się do tego sięgnąć, więc no, chyba nie ma szans. A nie wiem, może... Czy z 3 dni? To bym zauważył. Generalnie to jest aplikacja, która cały czas żyje. Jeśli jeden problem się zaleczy, to pojawiają się jakieś inne problemy wydajnościowe i to jest naturalne, bo wchodzą nowe projekty z nowymi strukturami danych, trzeba to optymalizować, to jest ciągła praca i non stop, i trzeba to podziwować. Czasami się coś pojawia, wiadomo, my się staramy to minimalizować. Okej, tam jeszcze. Odkrywanie szarnych jest synchroniczne czy asynchroniczne i czy może być sytuacja, że na przykład jedność pytasz o takiego select na przykład, tak? Tak, coś no, na mnie po prostu mi powie, że powiedział exception, ja nie dostanę tych danych, ja muszę sobie poradzić jako deweloper. No, tak jakby mi nie wyszło zapytanie do zwykłej bazy. Po prostu, nie, no, on jest, ten darze jest dosyć odpowiedzialny, nie zwróci mi tylko części danych podsumowania, nie wiem, jakimś podobnym, czy coś takiego. Okej, to co, kiełbasa?